Witam wszystkich. Sobota rano, pierwsze wyjście z Domciu do Gołąbków. Tu. O. Mam czosnek w ręce. Rzucę do wody. Widać zgniotego. O, zgniotego. To nie widać. Zgniotego lekko, tak żeby był w całości jeszcze. Rzucę do wody, zaraz wezmę. Zaleję go wodą i wieczorem. Wieczorem z tego będą pić. Powiedzmy. Woda nie jest wesoła. Mamy tu gołąbki. Chcą nakarmić młode, zanim tu damy. O, ten jak zwykle, jak nie siedział, to nie siedzi. Stanisław wczoraj wyleciał z klatki i usiadł tu. Znaczy, tak powiem, ona tam w mojej gołębie to nie uciekł. No i tu mamy zrobioną tą wolierkę. Półeczki są zrobione. Może małe korekty jeszcze gdzie nie będzie to robić. Wolierka będzie. O. Tu muszę wymalować tą klapkę. Nie wiem, czy nie nakręcę od tej strony jednej deski i tam odkręcę, bo tu przynajmniej będzie się trzymało na tym, tu wkręcę, wkręta, wkręta i na tym się będzie trzymało i tyle, nie? Albo mogę jeszcze całą złapać. Ale jakoś tam wyszło. Płeczki są zrobione. 27 sztuk wyszło. O, tak to wygląda. Tam na dole będą jadły. Na dole będą jadły i się kąpały. O, tu też mam, widać, przesuwne są. Te drzwi są przesuwne. Tutaj kąpiel, jedzonko, woda. I chcę tutaj siedzieć. Jak będą chciały, tam będą miały otwarte, jak będą chciały tam siedzieć, to tam będą sobie siedziały. Na noc będą w środku. W pojemniczku. O, tutaj pokażemy. Widzę ciekawe młody. Tu się rzucił w oczy. O, po tym czerwonym. I po tym nie karpiatem tutaj właśnie. Ten, co go nie zabrączkowałem, ten karpiaty. Chodź, nie bój się. I one tu mają młode. Tamten jest czerwony, ten karpiatki. Młody wyszedł taki czarno-biały. Chcę, o, już się uczy szrywać. Tu. Jak cię tu pokazać? O, tu. Czarny, białe lotka, białe główka będzie miał. O. Ładny gołąbek wyjdzie. Będę na niego zwracał uwagę. No a drugi jest. Drugi jest czerwony wyjdzie. Taki jasny czerwony, bo mama jest mocno czerwona. Jasny czerwony. Zobaczymy, tu siedzi już na jajeczku. Sobie tam siedzi na jajeczku. Tu są dwa niebieskie. Tu siedzi na jajeczku. A są dwa karpiate. Możemy iść. Wczoraj nie zamkłem drzwi. Potem wyjechałem, wydawało mi się, że zamkłem, a nie zamkłem okienka. No dobra, nie wiem, myślałem, że będzie mokro, mocno nie padało. Raduj po skrobie trochę, dam nim jeść. Także tamte niestety dwie pary muszą być zamknięte. Bo tam tutaj pod 18, nie wiem czy widać, te niżej zamknięte są na jajkach, zniosły jajka tam w środku. No i siedzę, jak im otworzyłem, no to ten samiec już obok, buch, tam pod 17, gdzie połowy, już się wypierniczył, już mnie tak zdenerwował, że
Nie, karcer muszę mieć. Teraz tam też są, obok będą za chwilę jajka. I tam ten samiec chodzi tu, a ten, ale głównie chodzi o tego 19, ten samiec. Jest taki rozbójnik, żeby chciał te dwie cele mieć. No. I za chwilę będzie hałas, awantura. Jajka potucone, wolę zamknąć go, powiedzmy, i będą jajka całe, może się wylęgną i tyle. Bo ten obok, one nie wchodzą do tej celi tamte. Jeden wejdzie, drugi siedzi tu gdzieś na boku i nie siedzą razem, a mi chodziło też, by razem. Siedziały razem, ale już nie chcą siedzieć razem, są przymknięte. Takie podchody będę robił, tam nie mówię, podchody będę robił, żeby to otwierał, by zwracał uwagę. Obok jest samczyk, o już wszedł samczyk. Jakiś ten broni, o ładnie się obronił. Nie ma. Się świcą te gołębie jak. Jakby mnie pomalował. O. Może zobaczyć co tego, bo tutaj samica siedziała, teraz samczyk siedzi. Czy ona jajko nie zniosła czasami? Jak zniosła jajko tak wcześnie, no to będzie, kurczę, macha tego tam po trójką. Po 23 siedzi na dole. Brat jej to jest, bo one były razem z początku, ale on do celi jej nie wpuszczał. On do celi jej nie wpuszczał i tyle. O, tu jest ta jedna para, wpuściłem ją tutaj. Idę do celi za chwilę do siebie. Najedzą się i potem do celi. O, widać jak się panoszą. Jak będą. To mi trochę tak żal było zamknąć, zamykać, ale... O, są tylko te dwie samiczki. O. O, nawet otworzyć, mogą sobie wyjść tam na dwór. Dobra, zaraz im tam otworzę. One sobie idą na dwór. Tutaj szykuję karmę, tylko im. Szykuję tylko im karmę. Szykujemy im tu karmę. O, pyk. Gdzieś tu nie mam resztka, tu jest owiec. Nie, to tam jest pusto jeszcze. Tu nie mam resztka ryżupady. Zaraz dosypiemy ryżupady też. Wody szykujemy. Kukurydza. Robię kukurydzę młodą, nie karmią kukurydzę. O. Granulacik. Granulacik. I tyle. I takie coś gołąbki jedzą. Bo dam w rozpłodzie i to co zostanie, dosypię ryżupady i owca i nalotowy gołębnik pójdzie. Także tu muszę posprzątać, bo te cholery mi normalnie mają tutaj bagno, teraz raz sprzątałem, ale nie, że ze zleją, bo tam kupy widać, sztywne są kupy. Codziennie im dolewam litr wody tutaj. I chyba będą miały wodę ograniczoną, bo tak jak je karmią, to one tak rozlewają tą wodę.
Tu i tu jest to samo, w jednej celi. Też i tu jest to samo, cholera. Tych czerwonych, ładnych, już mają ten i o, już jest reszta wody. Wczoraj tam ponad 2 dni wgrożałem. To jest też ciekawy gołąbek będzie. Ten karpiaty tu, o. To poszedł. Ciekawy będzie. O, tu już też z gniazda widzę wyskoczył. Karpiaty. Samica. A. Rękę tam wsadzę, to na mnie czepie. O, tu nie otwieram, bo to znowu mi wyjdzie. To są niebieskie. Ta siedzi na jajku. Mam nadzieję, że zarężony będzie teraz już, bo tu już nie są żarty. Tu siedzi na jajeczku. Tam są dwa młode. Idzie to? O, tu już też nie ma wody. Wiem, tą dąbę, tą wodę. To nie tu, to jest tutaj. Ciekawe, będą dwa płowy wyszły. Myślałem, że będzie płowy i niebieski. Ale są dwa płowy, jeden taki bardziej czerwony jest. O, jeden jest podobny do niej, typowo. Drugiego nie widzę. Tak ładnie tam ręki nie wkładam, bo tam jest szatan. Aczkolwiek w te ten sam, to tam jest ten swinekę. Jak miał gdzieś tu cele z góry i ja przechodziłem tego, to on się strasznie denerwował. Dlatego tam pomyślałem troszeczkę i położyłem go na dół. O, moja bratka. Sobie zniesie jajeczka, niech sobie wyklują się. Tutaj w tej celi nie wiem, czy to wiatr nie ma. Puchu leży, ale to znowu kukurydzy nie jedzą, ale kukurydzy jedzą te, co tutaj karmią. Także jej tam zaraz dam jeść. Jej zaraz dam jeść. Sobie razem możemy im dać im tam. O, wyleję sobie wiadereczko. A wieczorem dostaną tyle, tylko przez pół. Bo ten wczoraj tu nasypałem, że tak powiem. Jesteś tak z nadmiarem. A te czasem razem. Czerwone. Głowy. No chodź, 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 chodź. Mnie to nie wystarczy, bo już to wygnęły. Wczoraj im dałem trochę później. Jeszcze chciały. Karmię te młode, niech będą odchowane fajnie. O, troszeczkę tak pada. Te tutaj się na wolierce kąpią, ale za chwilę tę kompanię im przerwę. Za chwilę tę kompanię im przerwę. Nie, Felix? Ci mu dziwuchę? Co? No bo mi tu, jak tu mi tak pada zacina, to do środka leci tam. I za chwilę będę musiał to zamknąć, tam schrobne. Także jeszcze raz podejdziemy do wolierki. Mam nadzieję, że jakoś tam będę zadowolony z tej wolierki, jak one będą chodzić. Już tutaj będą wlatywać, nie? W zeszłym roku wylatywały przez drzwi. A teraz będą tędy wylatywać. Mam nadzieję, że z dołu chycnie tu do góry, tylko nie. Jak nie chycnie, no to jest tyle miejsca. Patrzmy, tu jest 40 cm, 45. Że chycnie tam na górę. No i dół mają całe wolne, do kąpania, do jedzenia. To tylko sobie otworzę, tam będzie otwarte, otworzę tu. One tędy będą wyskakiwały. Tu mają nieba dużo, tu nie ma z tej strony. To jakoś inaczej na nie to wpłynie. Generalnie mi chodziło, że czemu woliera z tyłu tutaj. Chociaż to tutaj radyjko puszczam im. Mają to radyjko. I leci w każdym boksie, mam ten głośniczek, jest w każdym boksie. Po prostu teraz nie włączam, bo prawa autorskie mi się tam jakieś uruchamiają.
tutaj ci co oglądają to wiedzą, a ci nowi to widać tutaj, o, w każdym przedziale mam głośnik. Mimo tego głośno nie ma muzyki, to jest delikatnie muzyczka taka peruwiańska czy jakaś, i, czy radio. I one tu siedzą, bo słychać sam co obok, jak buczy, o. Już sami to są nagrzane, nie? A jak będą na zewnątrz tam, no to najważniejsze dni to będą na zewnątrz. Tam na samiczkę wpuściłem, tam do tej celi, tam do środkowej, czekaj. Nie wychodź mi tu. I tak każdy samczyk sobie nie podlatuje tam, się parzy. Za jakiś czas ją wypuszczę, ona będzie musi wiedzieć, tylko że tam jest jej cela, nie mam samca do niej, miałem jej dać z rozpłodu, ale nie daję, bo poświęcę samca z rozpłodu. A to jest późny, ja tam nie skreślam późny, broń Boże. O, tamte pod trzynastką się dziubkują fajnie. Czekają ogólnie gołąbki za jedzonkiem. Ale im tam nasypie. No i do... Dam na lód, rozłączę z rozpłodu coś, dam na loda. Mi nie przyjdzie po pierwszym locie. To chcę po prostu tam... Tam i tej jednej samca dałem na dole z rozpłodu, a druga idzie po prostu tak, będzie w tym gołębniku z tymi samcami, samicami. I tak ją dam. Stąd zobaczymy, czy będzie przelatywało. W zeszłym roku miałem właśnie tam późne gołębie i ze siodełka szły, bo nie miała samców, nie, jajek nie znosiły, nie wychowywały młodych. No i są. Jedna jest po całym programie lotowym, a druga też mnie zaskoczyła. I obydwie późne są. A jedna jest mocno późna. Może ją znajdę, sam samiczkę. Pokażemy tą samiczkę. No chodź, 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 nie bój się, nie bój się, nie bój się. To ja, ty gdzie tu weszedłeś? Poko się. No nie, dobrze, to jest tu, dobrze jest. O, to jest ta samisia. No mają jajka, o, ta samisia i ta samisia. Obydwie późne były i obydwie za siodełka. Tam po trzecim, przy czwartym locie dopiero poszły w parę. Delikatnie, nie w parę, może nie od razu, ale takie kojarzenie było. No i potrafiły przyjść. Dwie najpóźne. A chodziły tam dwulatki i dwulatków nie ma. Ten powiedział, że dobrych gołębi nie ma. A późne dały sobie radę. I to tam nie ma receptury na to, że ktoś na przykład by tam powiedział, o, te późne nie przyjdą, tamte nie przyjdą, te przyjdą. Nie ma jasnowidzów. Ktoś by musiał być niezłym jasnowidzem. Oczywiście mi tam też mówili, że te nie przyjdą. No ale są, no. To mi się podoba, ktoś mówi, że ktoś że coś nie przyjdzie, a gołąbek robi naprzeciw i fajnie. Ja tam znaczy złej krwi do nikogo nie czuję. Po prostu sobie hoduję gołąbki tutaj. Mam z tego jakąś radość. Spełniam się tak o psychicznie, można powiedzieć. Lubię gołąbki, całe życie mam gołąbki. I całe życie wkoło mnie były gołąbki. I do końca życia już gołąbki wkoło mnie będą. Taki los. Ale jestem z tego za bardzo zadowolony. Gołąbki widzę się oswojone, nie boją się. Tak, były te szatany, kiedy w początku się bały, ja się już oswoiły. Także nie zanudzam więcej, nie zabieram więcej czasu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, udanego weekendu, dobry lot.